Znaność tutaj po mojej prawej stronie, ci biali to są jest dwóch szturmowców, kilku skautów oraz jest stormtrooper, czyli to są oddziały imperium do różnych terenów, na różne tereny. Stormtrooperzy są do zimnych śnieżnych planet, skauci, czyli zwiadowcy są do planet bardziej przyjaznych człowiekowi, czyli takich trochę cieplejszych, natomiast szturmowcy to są po prostu zwykłe oddziały gwiezdnowojenne. Mamy tutaj wśród nas również tego pana w czerwonym stroju, to jest Royal Guard, czyli Straż Imperatora. Mamy tutaj oficerów w różnych kolorach. Szary, czarny, zielony. Mamy również żołnierzy z Gwiazdy Śmierci, czyli tutaj mamy Gunnera. No i mamy dwa rodzynki. Jeden rodzynek to jest Rebeliant, Rebelskan. I drugi rodzynek to z gorącej planety, takiej Jawa, taki zbieracz wiemu elektronicznego. To ten, który porwał Artybitu. Proszę Państwa, przyjechaliśmy tutaj razem z naszymi kolegami z czeskiego garnizonu na Trikon, na który Państwa zapraszamy. Będzie można nas zobaczyć na terenie Trikonu, czyli na terenie Uniwersytetu Śląskiego kampusu. Być może pojawimy się też i tutaj gdzieś na... Będzie można nas spotkać również na spotkaniu z naszym gościem, z panem Gerardem Holmem, aktorem, który grał w Gwiezdnych Wojnach. A kogo? A właściwie jakie postaci, to zapraszamy na spotkanie. Piątek to wieczorem o 19 i sobotę rano będą spotkania z panem Gerardem, także będzie można się dowiedzieć, jakie postacie grał i co ciekawego na temat w ogóle filmu i co się grało na planie opowiedzieć. Troszeczkę na pokrótce o nas. Jesteśmy organizacjami, które tak naprawdę powstały w Stanach, jako że ten Gwiezdne Wojny to jest już właściwie kawałek nawet ustawić nie raz kultury. To jest ich kultura, to jest oni to zaanektowali dla siebie. I jak to zwykle bywa, ten pomysł się oni go rozniosły na cały świat. Oczywiście pracując na bardzo podatny grunt, bo saga Gwiezdne Wojny właściwie taką rzeczą mijającą i ktoś sobie włączy tam coś dla siebie, coś co będzie sobie chciał i przystosować, to dla siebie coś tam wynajdzie. Ten region powstał troszeczkę później, jak gdyby jako odpowiedź na region 501. Różnica jest taka, że Legion 501 skupia fanów w strojach z ciemnej strony mocy. Natomiast Evil Base i Rebel Legion skupiają fanów z własnej strony mocy, czyli Jedi, Rebeliantów i wszystkie te postacie te dobre.